W się z historią nisko kłania się Państwu Robert Dziemba. Witam w naszym cotygodniowym spotkaniu historycznym. No właśnie, żeby proszę Państwa uczynić zadość tej cotygodniowej ciągłości, dzisiaj będzie audycja z tematem rezerwowym, a to dlatego, że no niestety zdarzyła mi się, drodzy Państwo, wizyta w szpitalu, w konsekwencji czego byłem uziemiony przez kilka dni i nie mogłem zgromadzić materiałów niezbędnych do tego, żeby taką audycję przygotować, dlatego że staram się opracowywać materiały i żeby te audycje miały w miarę oryginalny charakter, a nie tylko, żeby po prostu coś powiedzieć. Ale mam czasami właśnie takie elementy rezerwowe, gdyby jednak coś, bo chciałbym, żebyście Państwo mieli z dziejami, jeśli nie naszego miasta to pomoże, a także innych dziedzin, jednak kontakt. Tak więc dzisiaj temat rezerwowy, ale równie myślę ciekawa. Dotyczy on kobrzyskiej bazyliki, a właściwie jej wyglądu. Jak Państwo wiecie, pierwotnie kobrzyska kolegiata miała tylko dwie wieże. Wielokrotnie na ten temat mówiłem. Potem wieże zostały połączone w jeden wielki blok wieżowy. Co wiemy, ma miejsce wraz z początkiem XVI wieku między dwoma wieżami dodano środkowy hełm smukły i najwyższy. Aczkolwiek no niestety nie wiemy proszę państwa docelowo czy te hełmy namiotowe były w oryginale. Czy faktycznie one były dodane i co do tego trwa dyskusja. Ja jestem zwolennikiem jednak takiej wersji, że kolegia kolegiata miała te hełmy wieżowe, a to dlatego, że gdy pojawia się w 1523 roku informacja, że środkowy hełm wieżowy, właśnie wtedy się po raz pierwszy pojawia, został pokryty miedzią i podobnie północny, a na południowym zastawiono dachówkę, no to by była trochę dziwna informacja, że nagle po prostu zabudowano blok wieżowych wieżowy hełmami, tak aby się pojawiła w historiografii informacja. Mamy również pełną gamę informacji dotyczącą dzwonów. I gdy przyjrzymy się, Szanowni Państwo, ilustracją z epoki, w jaki sposób kolegiata jest przedstawiana, to widzimy, że oczywiście są trzy hełmy wieżowe. Ale gdy Państwo wspomnicie zdjęcia przedwojenne Kościoła Mariackiego, to hełm północny, czyli ten od strony ulicy Armii Krajowej, z trzech stron zaopatrzony jest w podwójne okienka. I właśnie dzisiaj o tym ciekawym symbolu. Dlatego, że w obecnych czasach, czyli po odbudowie hełmów wieżowych w 1987 roku, nie zachowano tej formy. Kiedyś pytałem o to Świętej Pamięci Prałata Józefa Słomskiego, dlaczego taką konstrukcję zastosowano, więc stwierdził mi, że jednak no, ta część świątyni miała ze sobą współgrać, czyli nie miało być tej przeciwwagi północnej w zakresie tego rozwiązania, a poza tym wychodzono z założenia, że tak w średniowieczu wyglądały one oryginalnie. I co ciekawe, szanowni Państwo, w XVII wieku u Galickiej pojawia się taka informacja właśnie, że w hełmie północnym dodano okienka ze względu na to, żeby poprawić akustykę zawieszonych tam dzwonów. I nie budzi wątpliwości, że te dzwony faktycznie w Wieży Północnej. Były zawieszane. Od lat te fundacje, które się odbywały, trafiały do wieży północnej. Wieży, która została w, której budowa została zakończona, tak szasujemy, mniej więcej w połowie XV wieku. Dlatego, że w 1430 roku mamy ostatnie informacje na temat legatów testamentowych, które zostały zapisane na jej budowę. W konsekwencji czego? No, właśnie w tej wieży, a te wieże były od siebie odseparowane, to tam w tym miejscu te dzwony były zawieszane. I teraz tylko pytanie brzmi, czy w wieży, czy też jednak w hełmie wieżowym. A to jest zasadnicze pytanie. Tego nie wiemy. Nie ma na ten temat informacji. Mowa jest tylko, że one przebywały, były montowane i funkcjonowały te dzwony w wieży. W wieży również miał się znajdować mechanizm zegarowy który służył do wybijania kwadransów w Kołbrzaku. Tak więc to wszystko się znajdowało tam we wnętrzu. Niestety brak źródeł, brak właściwych informacji nie służy nam dzisiaj w żaden sposób pomocą do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Mogło być jednak tak, że te dzwony były zarówno zawieszane w części murowanej wieży północnej, jak i również w znajdującym się tam hełmie wieżowym, tam na górze, mogły być wciągane i montowane. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę wielkość tych dzwonów, a trochę ich było, to było jedyne najlepsze sensowne rozwiązanie. Czyli mocowano konstrukcję na szczycie kościoła, wciągano te dzwony i tam montowano, no bo inaczej jak to zrobiono w wieży północnej, gdy ona miała już takie wąskie okienka, te dekoracje w formie blend maswerkowych półkoliście zamkniętych od góry. No, to tak się nie dało. To były potężne konstrukcje. Łatwiej było to zrobić tam na górze. I to jest taka moja opinia. Dowodów na ten temat poza hipotezami i domysłami brakuje. I teraz... Skoro pojawia się informacja o tym, że właśnie wstawiono okienka mm, ażurowe tam, żeby one lepiej mm, oddawały mm, dźwięk, akustykę zawieszonych tam dzwonów, to pojawia się w tym problem, bo dlaczego tego samego nie zrobiono w hełmie środkowym? Przecież w hełmie środkowym też były zawieszone dzwony i nie tam w latarni środkowego hełmu wieżowego, bo tam dzisiaj zawieszony jest jeden dzwon. Święty Marcin oddany w 1885 w Bochum, ale dla Kościoła Świętego Marcina, umieszczony tam w październiku 1984 roku podczas odbudowy kolegiaty. Natomiast za dawnych czasów również w środkowym Hełmie znajdowały się trzy dzwony. I tam już ty, tych okienek nie założono. Proszę Państwa, otóż... Wytłumaczenie wydaje się być jednak bardziej prozaiczne i związane z czymś zupełnie innym, co podczas opracowywania historii kolegiaty. Niektórzy historycy jednak tego nie połączyli. Otóż w tej drugiej połowie XVII wieku musiało dojść do ważnej inwestycji w kolegiacie, którą i tutaj jest ciekawie, i ta nomenklatura jest bardzo ciekawa. Hieronim Kroczyńskie nazywa określonym stanowiskiem zwanym fortecznym stanowiskiem obserwacyjnym. To on używa takiego zwrotu. Ja uważam, że jest to zwrot w pełni zasadny. Proszę Państwa, na czym to polegało? Otóż wykonano nową konstrukcję, której nie widać na starych widokach koło brzegu. Dlatego, że zarówno na widoku ko brzegu, z obrazu Johanna Wolfarta z 1614 roku, a także z mapy Lubinusa z 1618 roku. A także, proszę Państwa, tak zwany Sztych Meriana z 1652 roku jeszcze też sprawdza, ale, ale nie budzi to mojej wątpliwości, że ja nie widzę tutaj tych okienek. Mam bardzo mały rysunek i, i, i tak proszę Państwa trochę z partyzanta o tym mówię, ale za chwilę to sobie sprawdzę. Tamtych okienek w żaden sposób nie ma. Nie ma i to by wskazywało na to, że do 1652 roku, a więc do połowy XVII wieku, tej inwestycji w żaden sposób w bazylice nie wykonano. A dzięki temu możemy być co do zasady pewni, a ja mam tutaj fatalną kopię. Mam fatalną kopię tego rysunku i tego nie zobaczę. Może jeszcze poszukam, za chwilę znajdę coś lepszego, żeby się jeszcze upewnić. Ale proszę Państwa, no, niemniej jednak pomimo tego, że nie widzę w tej chwili tego przed swoimi oczami, to wydaje mi się jednak, że w owym czasie jednak to w 1652 roku nie istniało. Czyli mamy cenzus, cenzurę czasową dla której możemy w jakiś myślę ciekawy i konstruktywny sposób stwierdzić, że ta rycina pozwala nam wnioskować, że wówczas jeszcze to nie zostało wykonane. A dlaczego to takie ważne? Otóż ważne jest to dlatego, że od 1653 roku kołbrzek znajduje się w państwie Brandenburskim, zostaje przekazany. Brandenburgi i kiedy wkraczają tutaj wojska brandenburskie zapadają decyzje o tym, że Kołobrzeg będzie przekształcony w twierdzę. I tak też się staje. I właśnie po tym czasie, kiedy Kołobrzeg jest twierdzą, zostaje ogłoszony twierdzą, mamy zmianę. Proszę Państwa, nawet więcej, co ciekawe, na rysunku, na szkicie szkicu szwedzkim z oblężenia Kołobrzegu z lat 1630-31 również nie ma tych okienek. Tak więc dopiero kiedy Kołobrzeg zostaje ogłoszony twierdzą i uznany za bardzo ważny, za bardzo ważną miejscowość, za bardzo ważny obszar dla państwa Brandenburskiego i kiedy ta twierdza się rozwija, wówczas dodane zostają okna. I w ten sposób powstaje to forteczne stanowisko obserwacyjne. W tej wieży północnej dyżurował żołnierz, który obserwował przedpole twierdzy. Widok był fantastyczny, dlatego że widok skobrzyskiej Kolegiaty, jeżeli jeszcze potem był wsparty jakimiś przyrządami optycznymi, to jest kilka kilometrów, no, a przede wszystkim przed pole widać doskonale, widać morze z tej wieży. Nie mówimy o środkowym hełmie, mówimy o wysokości 42 metrów. Jak na owe czasy to przecież był najwyższy punkt w okolicy, tak więc wszystko było stamtąd widać. Ten żołnierz pełnił tam dyżury, więc bez problemu mógł widzieć, co się dzieje od strony północnej od strony zachodniej i wschodniej. No i ciekawe jak to robił po stronie południowej, bo też w jakiś sposób powinien mieć tam ten widok być może w wieży południowej też miał jakieś tam jakąś możliwość obserwacji. Natomiast w środkowym hełmie wieżowym znajdowały się specjalne dźwiczki. Tam był żuraw, wisiała tam lina z wiaderkiem, do tego wiaderka wkładało się szkic sytuacyjny i on wędrował do żołnierza, który zanosił do, ten meldunek do komendantury twierdzy, w związku z czym jakiekolwiek zagrożenie się zbliżało czy zagrażało twierdzy, w każdej chwili bez problemu można było te wszystkie elementy obserwować i co najważniejsze raportować tak, aby można było podejmować ważne decyzje związane z obroną miasta bądź też wypuszczeniem oddziałów, które by sobie z tym poradziły. Ta funkcja pewnie wyglądała w jakiś sposób i wcześniej inaczej, być może wykorzystywano do tego środkowy hałm wieżowy, w którym, w którym po prostu pełniono w jakiś sposób służbę na przykład mieszczańską, natomiast tam musiało być dość mocno niebezpiecznie, wiał wiatr, w dodatku no, często uderzały pioruny. Wieża północna była wiele bardziej bezpieczna, choć niższa, więc bez żadnego problemu można było wyglądać przez te okienka. Bardzo często zdarza się informacja, że te okienka było oszklona od północy, proszę Państwa, otóż nie, dlatego że zdjęcie, ze zdjęć ilustracji z XX wieku te okna były potem zabite deskami, dlatego że nie spełniały już żadnej swojej sensownej funkcji. A proszę zauważyć, że właśnie te okienka zapisały się w historiografii miasta i były ważnym elementem dekoracyjnym, charakterystycznego punktu w historii Kołobrzegu, jakim właśnie jest potrójne zwieńczenie bloku wieżowego Kołobrzewskiej Kolegiaty. To myślę nie budzi wątpliwości, że przez lata się to zapisało. Widzimy to na wielu rysunkach, na wielu szkicach, sztychach. Natomiast no, nie zostało odtworzone. Natomiast historia tego elementu wiąże się właśnie z funkcjonowaniem twierdzy. I co ciekawe, proszę państwa, to nie tylko wyglądało w ten sposób, że... Nie wyglądało to tylko w ten sposób, że tam były, proszę, pana, proszę państwa, okienka, był żuraw i dyżurował żołnierz. Otóż pastor kolegiaty zdecydował być może pastor chce, że będzie osobne wejście. Dlatego od strony ulicy Armii Krajowej dobudowano specjalną przybudówkę, przez którą prowadziły drzwi do świątyni. Aby żołnierze nie chodzili przez część poświęconą, konsekrowaną kościoła, że się tam nie krzątali, nie przeszkadzali, mieli osobne wejście. Notabene od to wejście, które znajdowało się od wieżyczki, która po dziś dzień zachowała się w narożniku północno-zachodnim, czyli od strony Bryzy, jednocześnie od strony trochę pomnika, tysiąclecia pomnika milenijnego, tam również z tamtej strony były drzwi do kolegiaty. Tam, znajdował się, tam znajdowało się wejście, dla uczniów, którzy zmierzali do kolegiaty od strony szkoły, szkoły katedralnej. Właśnie tamtędy wchodzili. Natomiast żołnierze wchodzili sobie do takiej przybudówki, która była kryta barokowym dachem. Tam były drzwiczki, zamykało się drzwi, te drzwi pewnie i od środka. I następnie po pokonaniu ponad 200 schodów znajdowali się na szczycie kolegiaty i mogli objąć służbę, mogli objąć warte i obserwować, jednocześnie meldować to, co działo się na przedpolu twierdzy. I w ten sposób, proszę Państwa, tak to funkcjonowało aż do 1872 roku, kiedy zapada decyzja o likwidacji twierdzy kołogrzeskiej. To po pierwsze, a po drugie, no, przetrwało to do 1945 roku, aż do zniszczenia kolegiaty, kiedy cała dzwonnica uległa spaleniu i zawaleniu. Potem już, tak jak wspomniałem, tego charakterystycznego punktu wieży północnej nie odbudowano. I tyle na dzisiaj, jeżeli idzie o historię Kołobrzegu. Ja zachęcam państwa do oglądania, do słuchania kolejnego kwadransa z historią już za tydzień, jak zawsze w środy o godzinie 11.45 w Radiu Kołobrzeg i potem popołudniami wieczorami w telewizji kablowej Kołobrzeg. Za uwagę dziękuję, Robert Dżemba, do usłyszenia, do zobaczenia.